Dobry wieczór, Paula Borowska. Witam Państwa serdecznie w programie Otwarta Antena. Miasto przygotowało pakiet pomocowy dla pokrzywdzonych przez remonty przedsiębiorców. Czy jest to coś, czego oni oczekiwali? Czy w dobrym czasie, czy może nieco za późno? I czy to sprawi też, że życie wróci do centrum? O tym wszystkim dziś w rozmowie z moimi gośćmi, a są nimi Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności Koalicji Centrum. Witam Panią serdecznie. Witam. A naszym drugim gościem jest Michał Prymas, członek Zarządu Komunalnych Zasobów Lokalowych. Również witamy Pana. Dzień dobry. Przypominam też Państwu, że to program Otwarta Antena, więc mogą Państwo dzwonić do naszego studia pod nasz numer 612212222. Mogą Państwo zadawać pytania naszym gościom albo też wyrażać swoją opinię, więc serdecznie zachęcamy do tych telefonów. Teraz właśnie otwieramy dla Państwa linię. Zapytam najpierw Pana o to, kto najbardziej skorzysta z tej pomocy przygotowanej przez miasto? Staramy się, żeby nasza oferta była skierowana bardzo szeroko i w chwili obecnej rozumiem, że mówimy o tej ofercie związanej z aukcją nowych, pustych lokali, które są na terenie Starego Miasta. Aukcja jest o tyle atrakcyjna i o tyle nowatorska, że jej główną zasadą jest: dzisiaj licytujesz, obejmujesz lokal, a płacisz dopiero, kiedy skończy się remont. Czyli tu wyjaśnijmy, to jest właściwie aukcja dla nowych najemców. To jest aukcja dla nowych przedsiębiorców. Tak. Dokładnie dla nowych najemców, ale jeszcze tylko dodam, że to wcale nie jest tak, że płaci się po zakończeniu remontu, bo później jeszcze przez pół roku płaci się połowę stawki czynszowej, które się wylicytuje. Więc wydaje się, że warunki na dzisiejszy czas są bardzo atrakcyjne. Liczymy na duże zainteresowanie tymi lokalami. Tym bardziej są lokale dosyć atrakcyjnie położone w Poznaniu. Ile to będzie lokali, kiedy aukcja się rozpoczyna? Chyba jeszcze teraz w kwietniu, prawda? Na aukcję zapraszamy 27 kwietnia. O godzinie 12 startujemy, jest 19 lokali właśnie z tych rejonów, które są objęte głównie pracami remontowymi. Stary Rynek, Święty Marcin, Aleje Marcinkowskiego, Nowowiejskiego, Wielka. Zależy nam na tym, żeby wpuścić tam najemców jeszcze teraz, zanim się skończą remonty, żeby w momencie, kiedy te remonty zejdą już z placu budowy, zejdą z naszych ulic, żeby ta działalność mogła natychmiast pełną parą być prowadzona przez naszych najemców. Czyli założenie jest takie, że teraz ci najemcy licytują jeszcze niższą stawkę, ale później, nawet kiedy remonty się zakończą, to i tak jeszcze mają taki, można powiedzieć, taki czas, w którym mogą się dostosować trochę do tej sytuacji. Obecnie. Tak, mają pół roku na takie nabranie rozpędu i okrzepnięcie na rynku, a również dopuszczamy taką możliwość, że po tym pół roku jeszcze będziemy rozliczać różnego rodzaju nakłady remontowe, które nasi najemcy na dostosowanie tych lokali do swojej działalności w tym czasie poniosą. Co Pani sądzi o tych propozycjach? To jest dobra propozycja dla nowych najemców. Natomiast jesteśmy bardzo zdziwieni, ponieważ niektóre z tych lokali świeżo najemcy opuścili. Między innymi z powodu remontów. I nie dostali wcześniej tych propozycji, których teraz dostają nowi najemcy. Zarówno my... Czyli mogą się czuć pokrzywdzeni. Zdecydowanie uważam tak, że jednak ZKZL wcześniej takiej oferty nie złożył. Co więcej, zarówno my, jak i Rada Osiedla Stare Miasto dostało od ZKZL-u informację, że ZKZL nie może obniżać czynszów poniżej 50%. Tymczasem teraz okazuje się, że nowi najemcy dostają całkowite obniżenie czynszów do końca remontów. Uważamy oczywiście, że to jest dobrze, natomiast to jest niesprawiedliwe wobec tych, którzy te lokale wynajęli wcześniej i również wobec tych propozycji, które składaliśmy. My prosiliśmy na przykład o 75% obniżki. Dostaliśmy informację, że to nie jest możliwe dla tych lokali. Oczywiście lokale, które proponuje ZKZL i które ZKZL wynajmuje, to tylko część lokali, w których przedsiębiorcy prowadzą swoją działalność w Poznaniu. W związku z tym to jest pomoc miasta, ale tylko częściowa i bardzo, bardzo spóźniona niestety. Za moment pozwolimy się odnieść, tylko mamy telefon. Dodzwoniła się do nas pani Anna. Dobry wieczór, pani Anno. Jest pani na antenie. Poprosimy o pani głos. Dobry wieczór. Dziękuję bardzo. Ja bym się chciała zapytać, co z pomocą dla istniejących już miejsc. Jestem najemcą małego punkciku przy ulicy Kantaka.
Aktualnie jest tam błoto. Nie można dojść, przejść, przejechać. Miesiąc do miesiąca mamy spadki około 40 tysięcy złotych. Otrzymaliśmy upust 50% czynszu na czas trwania remontu. Natomiast jestem biznesem, który istnieje i dla mnie to nie jest niestety realna pomoc. Nie mam możliwości wystawienia ogródka gastronomicznego. Co dalej, panie prezesie? Tutaj nie wiem, czy nie powinniśmy dopytać, czy to jest, tutaj wynajmuje pani od prywatnego właściciela, tak? Pani Anno, jest jeszcze nie, pani? Od miasta. Od miasta pani akurat wynajmuje. Dobrze, dziękujemy pani Anno. To teraz tutaj będzie odpowiedź z ZKZL-u. No właśnie, w jakiej ja pani się odniosę do tego, co tutaj pani Ania miała okazję. A czy możemy najpierw jeszcze tak do naszej widzki odpowiedzieć jej? Widz ważniejszy. Żeby jeszcze pani Anna, kiedy jest z nami na antenie, możemy jej odpowiedzieć. Mogę powiedzieć dla pani, która teraz się zgłosiła, że w ramach tego pakietu, ażeby właśnie dotychczasowi nasi najemcy nie mieli poczucia pokrzywdzenia i poczucia, że my o nich nie myślimy, ci najemcy dostają też dodatkową ulgę. Ta ulga, o której pani mówi, 50% na czas trwania remontu, po zakończeniu prac remontowych normalnie by się zakończyła. Z uwagi na to, że wprowadzamy te dodatkowe bonusy dla naszych klientów, ta pani będzie mogła kontynuować tą ulgę po zakończeniu remontu jeszcze przez 6 miesięcy i przez 6 miesięcy, gdy już nic nie będzie przeszkadzało pani w prowadzeniu działalności, będzie ta pani płaciła połowę czynszu, który ma wpisany do umowy najmu. Natomiast to będzie odnosząc z automatu? Jeszcze dopytam tylko, czy będą musieli specjalnie wnioskować o każdą ulgę, choć dokładnie państwo wiedzą, gdzie remonty są prowadzone? Nie, my za każdym razem w przypadku, kiedy udzielamy ulg, oczekujemy, że jest to na wniosek, ale takich wniosków nikomu nie bronimy i wszystkie uwzględniamy, aczkolwiek chcemy, żeby to było świadome działanie naszego przedsiębiorcy i żeby on taki wniosek złożył. Czyli generalnie nie ma tutaj żadnego limitu. Każdy przedsiębiorca, który złoży taki wniosek, otrzyma tutaj tą ulgę. Dokładnie, chyba że się okaże, iż jest przedsiębiorcą prowadzącym pracę, prowadzącym działalność poza rejonem prac remontowych. Natomiast jeżeli prowadzi to działalność... To jakie ulice tutaj będzie to obejmowało? Wszystkie te, które są objęte remontem, są objęte ulgą. Dodatkowo wszystkie, które są w bezpośrednim sąsiedztwie remontu, również mają ulgę, tylko że nie 50%, tylko 25%. Czy już można składać wnioski? Oczywiście, właśnie chciałem się odnieść do tego, co pani powiedziała. To jest system, który my wprowadziliśmy 3 lata temu. Więc jeżeli ktoś mówi, że wcześniej czegoś takiego nie było, po prostu mówi nieprawdę. I ja tylko powiem, że my jako ZKZL w chwili obecnej udzielamy taką ulgę regularnie 30 do 40 podmiotom co miesiąc i rząd wielkości tych ulg co miesiąc to jest około 80 tysięcy złotych. Od 3 lat, czyli 80 tysięcy złotych rocznie to jest jakiś 1 000 000 złotych. Czyli w ciągu ostatnich 3 lat jest to 3 miliony ulg dla podmiotów, których działalność zawiera się tam, gdzie jest prowadzony remont. I powiem tylko, że to nie tylko dotyczy starego rynku, to nie tylko dotyczy obecnych etapów Świętego Marcina czy Alei Marcinkowskiego, to dotyczyło już kiedyś remontu pierwszego etapu Świętego Marcina, a ulgi zaczęliśmy udzielać naszym klientom, naszym najemcom w czasie prac nad remontem ulicy Taczaka. Pamiętamy, to było chyba 3 lata temu. Wtedy wprowadziliśmy ten system. Od tego czasu ten system cały czas funkcjonuje i na bieżąco takich ulg udzielamy. Chciałabym się jeszcze tylko odnieść, proszę. Ponieważ ja mówiłam o tym, że nowi najemcy dostają teraz ulgę całkowitą na część, czynsz w czasie prowadzenia remontu. I to jest, nie jest to nieprawda, tylko to jest ta niezgodność, która występuje pomiędzy warunkami, które otrzymują nowi najemcy, a pomiędzy tymi, którzy mają ci, którzy już lokale wynajęli. Co więcej, ZKZL nie złożył oferty tego rodzaju najemcom, którzy wynajmowali, opuścili na przykład te lokale. Tak się stało na 23 lutego. I teraz na zupełnie nowych warunkach, czyli właściwie niekorzystnych dla miasta, wynajmuje na nowo. Zamiast złożyć ofertę sprawdzonemu, dobremu najemcy, który wiele lat był w tym miejscu. Dlaczego tak się dzieje? Nie wiem. Również te lokale są często w złym stanie. Najemcy muszą je remontować i ZKZL
daje zniżki na te remonty, ale warunkowo. To jest tak skonstruowane, że trzeba składać wnioski, które ZKZL uzna bądź nie uzna. Dla nas jakby kwestia składania tych wniosków jest dość trudną sprawą, ponieważ uważamy to ze względu, myślę, nie tylko na działania ZKZL-u, tylko miasta. Remont dotyka wielu ulic, wielu miejsc starego rynku. Te rejony są znane. W związku z tym uważamy, że z automatu te rejony powinny być objęte tą zniżką. I o tym nie powinni decydować urzędnicy ZKZL-u, a znamy sytuację, dostajemy takie informacje również od przedsiębiorców, że przedstawiciele ZKZL-u dopiero informowani o tym, że jest remont, mówią, że sprawdzą w takim razie, czy ten remont jest przy tej ulicy, czy będzie i czy będą zniżki. To nie dotyczyło obecnej oferty państwa, tylko tego, co się działo do tej pory. Proszę powiedzieć, Za każdym razem weryfikujemy tą sytuację i weryfikujemy, czy remont rzeczywiście ma wpływ na funkcjonowanie danego lokalu. No ale to jest przejaw naszej należytej staranności i dbałości o interes miasta. Jeżeli lokal w bezpośrednim sąsiedztwie remontów, to pewnie ma. Oczywiście i wtedy nie ma takiej sytuacji, ażeby ktoś nie otrzymał ulgi ze strony ZKZL-u. Tak jak powiedziałem, udzielamy tych ulg od kilku lat, skorzystało z niej już setki przedsiębiorców i jestem w stanie zrozumieć, że ona nie dla wszystkich jest wystarczająca, no ale niestety my nie jesteśmy w stanie zbawić całego świata i doprowadzić do takiej sytuacji. Jest to wystarczające i czy trzeba było doprowadzić do takiej sytuacji, że wiele lokali się zamyka i teraz są proponowane nowe warunki dla nowych najemców? Ale to jeżeli mówimy, bo mówimy o lokalu na 23 lutego. Jedynym lokalem na 23 lutego, który opuścił nasz lokal, jest to lokal, który po prostu na tyle się wzbogacił funkcjonując w tej lokalizacji, że było go stać na zakup większego, lepszego lokalu w bardziej prestiżowej lokalizacji. Przepraszam bardzo, to jest firma, która nie na tym się wzbogaciła, bo to jest jedna z istotniejszych firm w Poznaniu. Właśnie. Więc proszę nie mówić, że na prowadzeniu tej działalności podjęła taką decyzję ze względu na lokalizację, co miała napisane nawet na szybie. Ale mieliśmy wiele lokali, które się zamykały w centrum. Wystarczyło się przejść po centrum, prawda? To tylko zaznaczę, że tak naprawdę jak sobie chodzimy po centrum, to pamiętajmy tylko patrząc na puste witryny i puste lokale, że co 17 z tych lokali to jest lokal będący własnością miasta. My w obrębie Starego Miasta, czyli zakresu działania Rady Osiedle Stare Miasto, mamy około 500 lokali. Dokładnie 520 kilka. Z tych 520 kilku, 20, dokładnie 19, te, które są teraz na ofercie, to są te, które nie znalazły do tej pory najemcy. Więc to pokazuje skalę, jak najemcy od nas odchodzą, albo wręcz nie odchodzą. Natomiast chciałbym, żebyśmy mieli też świadomość, jeżeli mówimy o ruchach i zmianach w zakresie lokali użytkowych, jaka chwila obecnej jest sytuacja na rynku lokali użytkowych. To, że przez wiele lat się mówi, iż galerie handlowe drenują rynek lokali komunalnych, lokali użytkowych w centrum miasta. To, że w ciągu ostatnich lat handel praktycznie uciekł z tych lokali do internetu, to nie jest wina miasta. My podejmujemy działania zmierzające do tego, ażeby zapobiegać tego typu migracją naszych najemców, ale jeżeli weźmiemy na przykład dane Allegro, które pokazują, że w roku 2017 obrót na platformie Allegro to był 17 miliardów, a teraz jest 52 miliardy, każda złotówka na obrocie na portalu Allegro to jest złotówka, która ucieka od naszego klienta z naszego lokalu. Taka jest tendencja. My zamierzamy świadomie zarządzać najmami, świadomie zarządzać poszczególnymi ulicami i najmami na poszczególnych ulicach, ażeby wpuszczać tam najemców takich, którzy nie będą podatni na tego typu zjawiska, które się dzieją na rynku. A jeszcze proszę powiedzieć, czy jeżeli chodzi o przedsiębiorców, nowych najemców i tych przedsiębiorców, którzy teraz tam zostali i przez ten cały czas zmagają się z tymi remontami, ale jakoś przetrwali, czy oni są według pani na równych warunkach w tym momencie?
No, niestety nie, jeśli chodzi o ZKZL. Zakładamy, że nowi przedsiębiorcy, którzy pojawią się w centrum, pojawią się też już w nowej sytuacji, która będzie już postremontowa. Nie możemy się doczekać tej sytuacji, więc będą już mieć lepiej, dlatego plany rewitalizacyjne są istotne. Natomiast to jest też istotne dla miasta, żeby lokale, które będą zajmowane na nowo, pełniły funkcje miastotwórcze, żeby jednak tam było to wartościowe. My byśmy oczekiwali, że na przykład miasto otworzy swoje lokale bardziej dla ludzi młodych, dla NGO-sów, żebyśmy mogli tworzyć i odbierać w mieście taką zróżnicowaną ofertę. W tej chwili tego nie widzimy. W tej chwili widzimy tylko takie na moment pojawiające się działania, jak działania artystyczne UAP-u. One są bardzo ważne i też powinny mieć miejsce warsztatowe, ale tego jest za mało ze względu na to, co się po prostu w centrum stało. To, co pan powiedział o tej ilości lokali ZKZL-u, jakby świadczy o tym, że ta pomoc miasta związana z ofertą ZKZL-u tylko jest ofertą za małą. Tak? Jeżeli tylko co 17 lokal jest lokalem należącym do miasta, to jakby skala pomocy jest za mała. Natomiast nie każda działalność jest narażona jakby na kwestie związane z przenoszeniem się naszego życia zakupowego do internetu, ponieważ na przykład gastronomia czy usługi realne, one jednak są osadzone fizycznie. Natomiast to, że nie zadbano o te istniejące miejsca wystarczająco, to znaczy, że nie dostały one wsparcia od miasta jakiegokolwiek dotąd. Tak, na przykład mówię o lokalach ZKZL-u, proszę, pani pytała trochę szerzej. W związku z tym chciałabym też chodzi też do tego nawiązać. O tych, którzy tak? Zajmują od prywatnych właścicieli, tak? Tak, dokładnie, którzy też dają zniżki. Dzisiaj rozmawiałam chyba z 4 najemcami, którzy też wynajmują lokale u prywatnych właścicieli i oni dostali i w czasie pandemii, i teraz również zniżki, mimo tego, że miasto jakby ich w żaden sposób nie wspomaga. Natomiast to jest zdecydowanie za mało, ponieważ miasto jest odcięte centrum komunikacyjnie i dopóki to będzie problemem, to niestety to życie nie wróci w oczekiwany sposób do centrum. To też nie jest związane z działaniami ZKZL-u. Ale tutaj, kiedy też mówimy o tym wróceniu życia do centrum, to są też propozycje kulturalne. Jakbyśmy, bo są ostatnie minuty, więc jakbyśmy jeszcze mogli o tych innych propozycjach powiedzieć, nie tylko dla najemców tutaj. W czasie pandemii ZKZL pomógł przeszło 600 podmiotom na kwotę 2 milionów złotych. W chwili obecnej, ja się cieszę, że pani o tym mówi, bo akurat podmioty miastotwórcze, które zechcą wylicytować od nas lokal, będą miały dodatkowy bonus. Będą płacić 10% mniej od tej kwoty, którą wylicytują. Ale tak jak powiedziałem, nasza oferta jest szersza niż tylko ta aukcja, którą w chwili obecnej robimy. W chwili obecnej poszerzamy strefę zaułek rzemiosła. To jest oferta dla słabszych przedsiębiorców, którzy wykonują zawody rzemieślnicze, które zanikają. Wszędzie, w całym Poznaniu, nie tylko w centrum, ci najemcy będą mogli od nas wynająć lokal za pół ceny. I ostatnia rzecz, o której powiem, bo pani też o tym wspomniała, mianowicie NGO-sy. No właśnie, od 1 marca ruszyła akcja miasta i ZKZL-u w zakresie NGO-sów, gdzie przeszło 40 podmiotów nie płaci czynszu w ogóle. I to są podmioty między innymi na Starym Mieście. Podmioty zajmujące się kulturą. Barak Kultury, Czas Kultury, Fundacja Malta. To wszystko są podmioty, które nie płacą czynszu właśnie dlatego, że weszły w tą akcję organizowaną przez miasto i to są podmioty, które de facto działają na Starym Mieście, które robią to, co jest najważniejsze. Jest takie przysłowie, gdzie diabeł nie może, tam kulturę pośle. Wszędzie tam, gdzie w jakimkolwiek mieście trzeba zrewitalizować jakikolwiek obszar, trzeba wpuścić kulturę, bo to są pozytywnie zakręceni friki, którzy nie patrzą na to, czy jest dziura w ulicy, czy świeci latarnia, tylko wchodzą i tworzą kulturę, to co jest najfajniejsze. W tym też uczestniczymy. Zapytam państwa na koniec, czy jest możliwość renegocjowania tego pakietu pomocowego? Czy państwo by tego oczekiwali i czy tutaj ze strony miasta jest taka możliwość? Ja mogę tylko obiecać, że my zawsze do każdej sytuacji podchodzimy indywidualnie i setki naszych najemców nieraz o tym się przekonały i wydaje mi się, jestem przekonany, że jeżeli któryś z nich będzie miał problemy i zwróci się do nas, to na pewno nie zostanie źle potraktowany, tylko rozpoczniemy z nim dialog, ażeby pomóc mu dokładnie celując w jego potrzeby i w jego
problemy i trudności, które akurat ma. Bardzo to cieszy taka postawa, ponieważ w związku z tym, że ZKZL zaoferował obniżenie stawek do zera, myślę, że jest podstawa do tego, żeby podmioty, które w tej chwili prowadzą działalność, również występowały o większe zniżki niż mają do tej pory. Byłoby to realne wsparcie chociaż części podmiotów funkcjonujących w mieście. Jest to możliwe? Tak jak powiedziałem, wolę, ażebyśmy do takich tematów podchodzili indywidualnie. Są podmioty takie, które z uwagi na prace remontowe mają zawieszoną działalność i oczywiście tych podmiotów nie obciążamy czynszem i one tego czynszu nie płacą. Taką ofertę i taką możliwość też mamy. Drodzy Państwo, dziękuję serdecznie za rozmowę. Anna Sokolnicka-Elzanowska ze Stowarzyszenia Plac Wolności Koalicji Centrum była naszym gościem. Dziękuję serdecznie. Dziękuję również. A naszym drugim dziękuję gościem bardzo. Był Michał Prymas, członek zarządu ZKZL. Dziękujemy dziękuję. Serdecznie. Państwu dziękuję serdecznie za uwagę, ale także za telefony do naszego studia i oczywiście zapraszam Państwa na główne wydanie Pulsu Dnia już za moment.